Szanowni Państwo, to nie tyle, ile chcieliśmy Państwu powiedzieć o naszym towarzystwie, a teraz oddajemy się do Państwa dyspozycji. Przede wszystkim to szanowne gremium, które siedzi za stołem prezydialnym, to są osoby, które tego pewnego momentu, o którym mówiłeś Krzysztof, dalej tworzą to, tworzyli, tworzą i będą tworzyć to towarzystwo i myślę, że będą dalej dbać o jego rozwój. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie jednego krótkiego, drugiego dłuższego wykładu i teraz bardzo prosimy o Państwa pytanie, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mariola Markowska-Dzierżak, pozwolicie Państwo, że będę siedziała? Mariola Markowska-Dzierżak, ja mam takie pytanie, ponieważ dzisiaj rozmawiamy na temat historii i też przyszłości Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Towarzystwa, które rzeczywiście podjęło bardzo wiele cennych inicjatyw na rzecz pacjentów. I chciałabym się teraz skupić na tych pacjentach właśnie. Chciałabym zapytać może Pana Prezesa PTK, jakie są szanse, żeby w tym roku jeszcze na listach refundacyjnych pojawiły się nowoczesne cząsteczki stosowane w kardiologii. Niedawno Agencja Oceny Technologii Medycznych oceniła pozytywnie jeden z takich leków, Ticagrelor. Chodzi o pacjentów oczywiście z ostrymi zespołami wieńcowymi. Czy jest jakakolwiek szansa, że ten lek i inne również znajdą się na tych listach jeszcze w tym roku? Ja już odpowiadam, to może nie jest pytanie adresowane do nas. My o tym nie decydujemy, my wyrażamy stosowne opinie, my przekazujemy nasze opinie tym instytucjom, które takie decyzje podejmują. To jest Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia. W te działania bardzo zaangażowany jest również konsultant krajowy, pan profesor Grzegorz Opolski i dbamy o to już od wielu lat, żeby działania, nazwijmy to te administracyjne, prowadzone przez nasze towarzystwo, prowadzone było wspólnie z konsultantem krajowym. Wielu z nas pisze opinie na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych. To jest taki wkład bezpośredni. W minionych latach wielokrotnie występowaliśmy do tych władz administracyjnych, tak to nazwę, o wdrażanie nowych technologii medycznych, bo w wielu wypadkach te nowe technologie medyczne, one ciągle u nas są nowe, bo nie są refundowane, ale refundowane są w wielu krajach, nawet tych bardzo zbliżonych ekonomicznie do nas. Także to, czy jest szansa, my wierzymy, że tak, na to, aby nowe leki, nowe techniki lecznicze, zabiegowe w kardiologii, w kardiochirurgii były refundowane. Taka szansa na pewno jest. I powtórzę, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wspólnie z konsultantem krajowym z zakresu kardiologii i kardiochirurgii w tym kierunku działa, ale nie my jesteśmy decydentami. Temu też służą spotkania, które organizujemy z przedstawicielami Sejmu i Senatu. Odbyliśmy dwa takie spotkania w ubiegłym roku, gdzie też przekazujemy nasze obiektywne opinie oparte na podstawie czy na dowodach naukowych. Także działamy w tym zakresie w takim stopniu, w jakim my jesteśmy władni, żeby działać, ale to nie my podejmujemy decyzję. Krystyna Knypl, Gazeta dla Lekarzy. Chciałam przede wszystkim pogratulować bardzo serdecznie wszystkim członkom towarzystwa takiego pięknego jubileuszu, znakomitego dorobku. Moje pytanie też będzie dotyczyło przyszłości. Chodzi mi o kwestię zdrowia publicznego. Powiedział Pan Prezes o portalu edukacyjnym dla pacjentów. No jest to narzędzie edukacji dość powszechnie dostępne. Czy jeszcze jakieś inne działania w zakresie zdrowia publicznego towarzystwo ma w planach? Znaczy ja chciałbym tylko sprostować, to nie jest narzędzie powszechne, bo my możemy mówić o tym, że każdy samochód albo że samochód jest narzędziem powszechnym, ale my mamy samochody niskiej klasy i wysokiej klasy. Więc mam nadzieję, że za pół roku będzie Pani w stanie obiektywnie powiedzieć, że to jest zupełnie inne narzędzie niż to, które jest dostępne w tej chwili na, czy niż te, które są dostępne w tej chwili na, nazwijmy to cudzysłowie, na tym rynku. Nam zależy na tym, aby w poszczególnych grupach tematycznych z udziałem platformy tej części dla pacjentów dotrzeć do konkretnych chorych z konkretnymi schorzeniami, po to, aby ich wiedza na temat to, co
staram się Państwu powiedzieć wcześniej, aby ich wiedza na temat schorzenia, które ich dotknęło i optymalnych form leczenia, żeby ci pacjenci o tym wiedzieli, to poprawi skuteczność leczenia, to poprawi stosowanie się tych pacjentów do tego, co robić powinni w ramach prewencji wtórnej, ale my też chcemy zwrócić uwagę w tym, w kolejnych etapach również na prewencję pierwotną, bo każdy jest zdrowy do momentu, aż zachoruje. Więc ta platforma na pewno będzie inną niż to, co bardzo często w różnego rodzaju przeglądarkach możemy znaleźć. Jakie są inne formy? Co roku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, podam jako przykład, bardzo aktywnie uczestniczy w obchodach Światowego Dnia Serca. Obchody robimy zawsze w jednym miejscu centralnym. W ubiegłym roku na przykład był to Lublin, w tym roku będzie to Zakopane, ale proszę pamiętać, że wszystkie oddziały, które pokazywałem, organizują takie święto i nie tylko oddziały, poszczególne szpitalne, w którym ja pracuję również. I to jest dedykowane dla pacjentów. Tam również, oprócz wykonywania różnych badań profilaktycznych, tam również prowadzi się pewną formę edukacji pacjentów. Uważamy, że edukacja pacjentów to jest druga połowa sukcesu oprócz optymalnego leczenia. Więc tych działań jest dużo. Wymieniłem tylko te dwa najważniejsze. Może jeszcze Państwo chcecie coś do tego dodać? Dzień dobry, Marta Koblańska, Termedia. Ja chciałam zapytać, bo Pan Prezes mówił o tych priorytetach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jeżeli chodzi o udary niedokrwienne i zespół ASW, że jest bardzo duża umieralność poszpitalna, jeżeli chodzi po zawale serca. Wiem, że jest wysoka umieralność poszpitalna. Proszę tak nie mówić, bo tak nie jest. W okresie 2-3 lat. Ja nie powiedziałem, że ona jest wysoka, bo ona nie jest wysoka. Kilkanaście procent ludzi umiera. Proszę Panią, ale to co to oznacza dla Pani wysoka? No właśnie, bo tutaj bądźmy precyzyjni, to nie jest wysoka śmiertelność, ona nie jest gorsza niż w krajach wysoko rozwiniętych. Ja nie mówiłem, że ona jest wysoka, ja tylko mówię, że to jest na tyle duża liczba chorych, że trzeba się na tych działaniach skoncentrować, aby te działania zoptymalizować. To jest zupełnie inaczej niż Pani zapytała. Nie chciałbym, żeby taki był przekaz. Okej. Ja właśnie chciałam zapytać, jakie działania zamierzacie Państwo podjąć w tym zakresie? Co Państwo myślicie, żeby zrobić? W pierwszym etapie, i nad tym rozpoczęliśmy pracę, chcemy opracować dokument, który będzie dokumentem opracowanym przez zespół ekspertów z tych różnych dziedzin, które pokazywałem na przeźroczu, oprócz kardiologii interwencyjnej, elektroterapii, rehabilitacji, farmakoterapii, prewencji. Taki dokument, który będzie dedykowany nie tylko do kardiologów, bo jest to dokument, albo inaczej, informacje czy wiedzę, którą chcemy zawrzeć, ona kardiologom jest znana, ale chcemy dotrzeć do internistów, dotrzeć do lekarzy rodzinnych, którzy w znacznym stopniu tymi chorymi po wypisie ze szpitala się zajmują. To jest pewne uporządkowanie standardów, które obowiązują, to jest określenie przede wszystkim tej opieki ambulatoryjnej, a z tym jest problem w Polsce i to wynika nie z braku działań środowiska kardiologicznego czy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a to są już działania typowo administracyjne. My chcemy rozpisać dla chorych, nazwijmy to wysokiego ryzyka, pewną ścieżkę opieki ambulatoryjnej i to zaproponować. Można w tej sprawie, jedno słowo mogę dodać w tej sprawie, nie wiem, czy mnie słychać. Słychać mnie? Proszę Państwa, to się powtarza cały czas. Ja, Pani poruszyła ten problem, że my, że chorzy niekoniecznie są dobrze prowadzeni po uratowaniu życia w ostrym zespole wieńcowym. Są dwie rzeczy, które powinny być zrobione. Jedna to jest to, o czym się mówi głośno i wszyscy o tym wiemy, to jest kompleksowe i ciągła opieka ambulatoryjna. Kompleksowa to znaczy, że ktoś, kto wychodzi ze szpitala po udrożnieniu tętnicy wieńcowej, on ma wszystko zrobione, wszystkie badania wykonane i ma zapewnione dalsze leczenie w tejże poradni. Ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to również, żeby lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy są naprawdę dobrymi lekarzami, ja mam kontakty z tymi ludźmi, mówią o tym, że to są ludzie doświadczeni, często bardzo chętni do tego, żeby prowadzić dalszą opiekę nad tymi pacjentami, mieli znacznie wyższą stawkę, która im się należy za opiekę nad pacjentem, niekoniecznie, który musi być u specjalisty badany. Poza tak zwaną stawką kapitacyjną powinna być wyraźnie zwiększona stawka dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy biorą udział w kursach, są przeszkoleni i
związku z tym wydaje mi się, że niezależnie od tego, że my mamy poradnie specjalistyczne, które tych trudnych pacjentów powinny prowadzić, powinny być dowartościowani mądrzy i dobrzy polscy lekarze pierwszego kontaktu i na tym musimy oprzeć naszą dalszą opiekę nad pacjentami po ostrych zespołach wieńcowych. Można jeszcze w uzupełnieniu tych działań, które podejmuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Myśmy w poprzedniej kadencji wspólnie zresztą z konsultantem krajowym opracowali taki optymalny model prewencji wtórnej rehabilitacji, który jest opublikowany w Kardiologii Polskiej w takiej wersji skróconej, ale również w wersji pełnej przekazany do decydentów. Rozumiem, że rozmowy nad wprowadzeniem tego optymalnego modelu się toczą. Niestety wiąże się tam, jedną z części tego modelu jest analiza farmakoekonomiczna, która oczywiście pokazuje, z jakimi kosztami to się wiąże, ale to jest plan rozwiązania tej opieki po ostrych zespołach wieńcowych, zwłaszcza jak również po operacjach kardiochirurgicznych, zwłaszcza dotyczy to chorych, którzy opuszczają szpital i mają objawy niewydolności serca. Także te działania są kontynuowane, ale myślę, że zaczyn już powstał. Pozwolę sobie jeszcze zadać jedno pytanie, ponieważ Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest, jak Państwo powiedzieliście, od lat członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to chciałabym zapytać tak dość ogólnie o to, czy polska kardiologia różni się jakoś znacząco od kardiologii europejskiej? Ja jeszcze mógłbym prosić, mamy... Poza oczywiście finansowaniem. Mówiłem to na wstępie naszych wybitnych przedstawicieli, którzy działali i zajmowali bardzo eksponowane stanowiska w strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i prosiłbym tutaj pana profesora Tandery, pana profesora Turbickiego, pana profesora Dużyłę, byście panowie się ustosunkowali do i odpowiedzieli na to pytanie. Bardzo proszę. Proszę państwa, mówiąc krótko, nie różni się niczym. Myślę, że w wielu przypadkach jesteśmy bardziej zaawansowani niż w innych krajach, szczególnie jeżeli chodzi o dostępność leczenia ostrych zespołów wieńcowych. To jest dziedzina, w której w ciągu ostatnich 20 lat został uczyniony olbrzymi postęp. O ile śmiertelność wewnątrzszpitalna w zawale serca w okresie, kiedy rozpoczynałem swoją karierę jako lekarz przed ponad 40 laty, wynosiła około 30%, to w tej chwili jest to śmiertelność, która wynosi około 5%. Co więcej, chcę powiedzieć, że nawiązując do pytania poprzedniego, potencjał do tego, żeby śmiertelność w okresie obserwacji pozawałowej była mała, jest olbrzymi. Wymaga to oczywiście optymalizacji systemu opieki nad tymi pacjentami. Przyjmowało się do niedawna, że w pierwszym roku po zawale umiera około 10%, a w następnych latach ta śmiertelność wynosi około 5% rocznie. My ostatnio zanalizowaliśmy wyniki badania opublikowanego w 2009 roku wspólnie z panem profesorem Różyłą. To było badanie przeprowadzone na pacjentach z bardzo rozległym zawałem serca. I po 5 latach śmiertelność 5-letnia wynosi około 15%, czyli to jest 3% w skali roku u chorych z bardzo rozległym zawałem. To są wprawdzie chorzy, którzy byli objęci specjalną opieką z uwagi na to, że byli w badaniu klinicznym, ale to jest absolutnie realny sposób spojrzenia na to, co można w dzisiejszych czasach uzyskać. Jestem przekonany, że kardiologia polska jest w czołówce europejskiej, a moim zdaniem pewnym dowodem na to, wprawdzie pośrednim, są dwie rzeczy. Po pierwsze, stały spadek śmiertelności związany z chorobami serca i po drugie, nasza formalna obecność w strukturach zarządczych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w gremiach piszących standardy postępowania. Począwszy od pana profesora Żyły, który był pierwszym przedstawicielem Polski w zarządzie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, aż do chwili obecnej
mamy w tym zarządzie stałą reprezentację. No, cieszę się, że Pani to pytanie zadała. Polska kardiologia ma sukces, proszę Państwa. My jesteśmy krajem, o którym mówi się, że kardiologia w Polsce jest na wysokim poziomie. I to jest prawda. W Europie jesteśmy postrzegani jako kraj, który w kardiologii sobie poradził. Z czego to wynikało? Dwa słowa. Myśmy mieli taki kiedyś program, który w dalszym ciągu on jest, nazywał się Polkard. Ja w tym Polkardzie pracowałem razem z panem profesorem Opolskim, wieloma innymi osobami. Integrowana grupa kardiologów, kardiochirurgów, neurologów, która się nie kłóciła, która dbała o to, żeby pieniądze, które były na to przeznaczone, a nie były to małe pieniądze w latach 2000-2010, myśmy tych pieniędzy nie zmarnowali. Myśmy pracowali wspólnie, zintegrowane środowisko, które pokazało, że Polacy potrafią. Zrobiliśmy z polskiej kardiologii dyscyplinę, która jest szanowana w Europie. Można powiedzieć, że są jeszcze pewne braki. Na przykład, że my mamy troszeczkę za mało pracowni elektrofizjologii, elektroablacji. To jest bardzo trudna dyscyplina. My w tym kierunku staramy się poprawić sytuację. W wielu ośrodkach rozwijają się te pracownie, ale generalnie rzecz biorąc możemy być dumni z polskiej kardiologii. Nie jest to powszechne w innych dyscyplinach. Jeśli można, ja jeszcze bym rozwinął może trochę to, o czym wspomniał pan profesor Tendera, to znaczy uczestnictwo polskich zespołów w określaniu wytycznych postępowania, na których powinniśmy wszyscy budować to podejście do pacjenta w sensie merytorycznym. I tutaj Polacy mają spore osiągnięcia. Jesteśmy w wielu zespołach, które tworzą te wytyczne. Niektóre z nich były również kierowane przez Polaków. I to znaczy, że nasze standardy postępowania są dokładnie takie same, również dlatego, że te wytyczne są niejako automatycznie tłumaczone na język polski, akceptowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jako nasze własne. Jeszcze pamiętam, jak zaczynaliśmy tą drogę, to zastanawialiśmy się, czy my nie powinniśmy pisać własnych wytycznych, bo nasze warunki, jak śpiewał Młynarski, są takie, jakie są. Myśmy nie poszli tą drogą, poszliśmy drogą ambitniejszą i właściwie większość tych wytycznych realizujemy. Tu siedzi pan profesor Budaj, który od lat zajmuje się taką akcją wdrażania tych wytycznych europejskich na polskim gruncie, które są tam tworzone i to jest chyba robione z dość dużą skutecznością. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że wchodząc do zarządu Europejskiego Towarzystwa, zresztą po panu profesorze Różyło i panu profesorze Tenderze, który był świetnym prezydentem, wszyscy to podkreślają, Europejskiego Towarzystwa, ja miałem taką świadomość, takie uczucie déjà vu, ponieważ to Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne pracuje dokładnie na takich zasadach, jak pracujemy my tutaj w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym. To jest wielka satysfakcja. Nawet możemy pewne rzeczy sugerować. Jesteśmy coraz bardziej nowoczesnym i skutecznym towarzystwem i to w dodatku żyjemy w przyjaźni. Nie wiem, czy Państwo widzieli, jak my się tu spotykaliśmy. To naprawdę jest ogromna przyjemność, wielka satysfakcja siedzieć tutaj w takim gronie i mieć w tych pierwszych rzędach też tylu przyjaciół. Ale chcę wrócić jeszcze do tej polskiej kardiologii zachodniej, jak można powiedzieć, kardiologii. Myślę, że wszystkie one mają pewien problem i tu też się nie różnimy. To znaczy obserwujemy coraz bardziej narastający dyktat pieniądza i ja myślę, że to nie jest dobrze. Myśmy kiedyś rozmawiali przede wszystkim o pacjentach, a w tej chwili za dużo momentami rozmawiamy o kontraktach, o punktach, o procedurach. Tak musi być, ale może nie w takich proporcjach, także to też jest zadanie dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które staramy się na kongresach realizować i w kontakcie z młodszymi kolegami. Nie zapomnijmy o tym, że medycyna to jest medycyna. Jeśli mogę tylko, przepraszam. Może jeszcze chciałem dodać do tego, co pięknie powiedzieli koledzy, że myśmy od 20 ponad lat tworzyli własne standardy postępowania w poszczególnych chorobach określane jako kardiologiczne. Kiedy właściwie nasza więź się zaczęła bardzo bliska już z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym, to był początek powiedzmy tego wieku, bo
już były oczywiście ścisłe kontakty wcześniej, ale nasz udział w działaniach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego tak na dobre zaczął się na przełomie wieków. I w tym momencie myśmy już powiedzieli sobie, nie będziemy tłumaczyli, nie będziemy robili własnych, powiedzmy, sposobów postępowania w kardiologii, własnych tak zwanych standardów postępowania, tylko będziemy przyjmowali europejskie, bo my działamy tak, jak się działa w innych krajach w Europie. I wiele z nich tłumaczyliśmy, ponieważ język powszechny, język angielski nie był jeszcze tak bardzo powszechny wśród wszystkich lekarzy, ale w tej chwili właściwie nawet już i tłumaczenia nie są potrzebne, bo większość naszych kolegów doskonale sobie radzi z językiem angielskim. Także przyjmujemy już od 12-13 lat europejskie standardy postępowania. Może jeszcze chciałem zwrócić na to uwagę, żebyśmy bardzo wiele czasu poświęcili na programy specjalizacyjne dla lekarzy kształcących się w kardiologii. Kiedyś to był bardzo krótki staż w kardiologii po internie, rozbudowany internie. Doszło do tego, to była długa walka, żeśmy w końcu właściwie spowodowali ograniczenie interny tylko do pewnych zasadniczych granic, podobnie jak jest w innych krajach, a rozbudowanie tej kardiologii, bo tego wymagał czas. Myśmy się znaleźli w okresie olbrzymiego rozwoju kardiologii i to oczywiście było spowodowane wspaniałymi technikami, które mogliśmy w kardiologii przyjąć. Dlatego system kształcenia jest właśnie taki, ale proszę sobie jeszcze wyobrazić, że u nas jeszcze nie jest dostateczna liczba kardiologów w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Dlatego tak trudno, oprócz tych wielu powodów, które zostały tutaj określone, tak trudno wymagać, żeby od razu zmniejszyły się kolejki, bo kardiologów jeszcze w Polsce jest za mało w porównaniu do innych krajów europejskich. Druga sprawa, na którą myśmy także zwracali dużą uwagę zawsze i zwracamy nadal, to jest sprawa akredytacji poszczególnych ośrodków i poszczególnych osób do wykonywania pewnych procedur. Bo zaczęła działać ekonomia, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, i niektórzy mogli sobie pozwolić na aparaturę bardzo dobrą, nie mając nawet specjalistów, albo ich importując na zasadzie jeden raz, dwa razy w tygodniu z innych miejscowości. Myśmy już zwrócili na to uwagę, że tylko tam można budować odpowiednie struktury, w których istnieje odpowiednia liczba specjalistów, szczególnie tych z zakresu tych wąskich specjalności, które wymagają bardzo szerokiego przygotowania. I to było właśnie motywem, gdzie już od 12 lat zaczęliśmy przyznawać tak zwane punkty akredytacyjne i lekarzom, i poszczególnym jednostkom, które wykonują zabiegi wysokospecjalistyczne. Dziękuję bardzo. Jeśli mógłbym tylko dodać, mówiliśmy, czy przedstawiłem Państwu wybitnych przedstawicieli naszego towarzystwa działających w strukturach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ale też gościmy dzisiaj naszych konsultantów krajowych. Pan profesor Zembala, też warto o tym wspomnieć, przewodniczył Europejskiemu Towarzystwu Kardiotrakochirurgii. To jest, powiedzmy, pokrewna instytucja, czyli te działania w ramach struktur europejskich, one były, są i jestem przekonany, że będą dalej. Jeśli mógłbym prosić o dwa zdania komentarza naszych gości, właśnie konsultanta krajowego, pana profesora Opolskiego z zakresu kardiologii, pana profesora Zembala z zakresu kardiochirurgii. Państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja korzystając z okazji chciałbym w imieniu Krajowego Zespołu Nadzoru Specjalistycznego w dziedzinie kardiologii podziękować zarządowi głównemu, prezesom, którzy siedzą za stołem i z którymi miałem przyjemność współpracować i nadal współpracuję. Niewątpliwie te osiągnięcia kardiologii i to, co robi nadzór specjalistyczny, jest wynikiem współpracy i stymulacji ze strony Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przede wszystkim jest tu również bardzo istotna wiedza ekspercka Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tutaj wypadały pytania dotyczące innowacji. Jest to niewątpliwie bardzo ważne zagadnienie, bo kardiologia, to padało, ta jest dziedziną z przyszłością. Po pierwsze, że nadal prawie połowa zgonów jest z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Po drugie, my wiemy, że jeśli
czas życia Polki i Polaka jest krótszy od czasu życia mieszkańców Europy Zachodniej, około 6-7 lat, to połowa z tej różnicy przypada na choroby sercowo-naczyniowe. A więc niewątpliwie jest przed nami bardzo dużo do zrobienia. I trzeci element niezwykle ważny, związany się ze starzeniem się społeczeństwa, że dzisiejsza kardiologia i ta przyszła kardiologia to będzie kardiologia osób w wieku podeszłym. Jeśli byśmy ten stan kardiologii w tej chwili chcieli ocenić, na pewno pod względem liczby świadczeń, ale to nie tylko, to jest spojrzenie pewne wynikające z takich, z pewnego spojrzenia ekonomicznego, o którym mówił pan profesor Adam Torbicki, powinni szerzej na to patrzeć, to niewątpliwie Polska w wielu tych dziedzinach w ciągu ostatnich kilku lat podwoiła te procedury. Mam na myśli leczenie pierwotne, angioplastyka wieńcowa w świeżym zawale serca. Otóż tych pacjentów w tej chwili, około 90% pacjentów ze świeżym zawałem serca, tym pełnościennym, jest leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Potroiła liczbę w ciągu ostatnich 4-5 lat, liczbę wykonywanych ablacji, ale jak mówił pan profesor Żyło, jeszcze wiele w tym zakresie jest do zrobienia, tak samo wszczepialnych urządzeń, stymulatorów, a przede wszystkim kardioprotektorów, defibrylatorów, ale potrzeby na pewno są znacznie większe. Jeśli mówimy o tym co kardiologię czeka, to na pewno w zakresie leczenia szpitalnego potrzebne są nowe techniki innowacyjne. Te techniki się rozwijają, ale na pewno w większym zakresie. Również dostępność do nowych leków innowacyjnych, to jest istotne. Poprawienie okresu przedszpitalnego, zwłaszcza w kontekście leczenia ostrych zespołów wieńcowych i tak zwana opieka ambulatoryjna, która była podnoszona tutaj wielokrotnie. Ja chciałem powiedzieć, że z jednej strony są niezwykle ważne podejmowane akcje przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, a właśnie to jest stała działalność. My w Polkardzie mieliśmy duże programy prewencyjne, które działały. To była kardiologia w mediach, niezwykle ważna. Żałujemy tego, że dzisiaj ona niestety została wyprowadzona z tych mediów, ale takie są prawa rynku. Do tych dziedzin koncentrujemy się na kardiologii ambulatoryjnej. Głównie chodzi o to, żeby ta dostępność, ta kardiologia skróciła się czas oczekiwania pacjenta na wizytę z tych 9-6 miesięcy do 3-4 miesięcy, a przede wszystkim ci, którzy potrzebują, żeby byli natychmiast przyjęci. Nad tym pracuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. To jest, o czym wspominała pani profesor Stępińska, optymalny model prewencji wtórnej i rehabilitacji kardiologicznej. Jest to opracowane, jest to i drugi, bardziej praktyczny dokument, nad którym w tej chwili wspólnie pracujemy, to jest dotyczący opieki nad pacjentem po zawale serca, o czym mówił pan profesor Kalarus, dotyczący tego, że wiemy, że pacjent po 3-4 dniach wychodzi po zawale serca i on ma świadomość tego, że on na grypę chorował 7 dni, a na zawał chorował tylko 3 dni, a więc w związku z tym trzeba dotrzeć do jego świadomości. Ten okres 3 dni pobytu w szpitalu jest niewystarczający i musimy pewne mechanizmy łączące oddział kardiologiczny, lekarza POZ-u i lekarza specjalistę z opieki ambulatoryjnej połączyć, zintegrować ich razem, korzystając z różnych nowoczesnych technik w tym zakresie i sądzimy, że jest to możliwe i sądzimy, że nam się to uda. Co do może jeszcze kwestii prewencji niezwykle istotnej, mówimy o tych, również inicjatywą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, jeszcze profesor Stępińskiej, było powstanie takiej polskiej Ferrari, na to zostało wybrane miasto Pułtusk niedaleko Warszawy, w którym to mieście chcemy, no, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne chce zorganizować taki optymalny model opieki, prewencji chorób sercowo-naczyniowych i pokazać go całej Polsce. Mam nadzieję, że ten program mimo wszystko znajdzie się, będzie finansowany przez Polka, tutaj wspominany wcześniej w tym roku i to będzie na pewno szansa stosunkowo małymi środkami, żeby pokazać to Polsce, jak powinna wyglądać nowoczesna prewencja chorób sercowo-naczyniowych. I ostatnie zagadnienie ważne, które chciałem poruszyć, to jest specjalizacja. Państwo wiedzą, że ta specjalizacja się zmieniła w tej chwili. Kardiologia nie jest specjalizacją podstawową, ale dla nas to jest istotne jest to, żeby ten czas specjalizacji nie skrócił się, żeby jednak ta wiedza była, biorąc pod uwagę
postęp taki dokonuje się w kardiologii, żeby ona była właściwa, żeby ona nie odbiegała od tego wysokiego poziomu europejskiego. Ta specjalizacja jest zintegrowana, jeśli chodzi o treści z wymaganiami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dzisiaj mamy około 62-63 kardiologów na milion mieszkańców. Docelowo, dzięki między innymi finansowaniu z Unii Europejskiej, sądzimy, że w ciągu najbliższych 2 lat ten wskaźnik będzie 80 na milion mieszkańców, ale nie tylko wskaźniki są ważne, przede wszystkim jest jakość kształcenia i w tym zakresie właśnie przed 3 miesiącami eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przekazali nowy program specjalizacji z kardiologii, który właśnie jest takim programem nowoczesnym. Dziękuję. Bardzo dziękuję, witam Państwa. Reprezentując z dumą środowisko kardiochirurgów, po pierwsze kłaniam się pionierom, także tym nieobecnym na sali i prezesom Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Oczywiście jesteśmy rodziną kardiologiczną i nie dyskutujemy, zakładając, że matriarchalny system, innymi słowy, że żona jest ważniejsza, panowie wybaczcie, i przyznajemy tę rolę żony kardiologii. Natomiast odnosząc się do fantastycznego wykładu, jeszcze raz panu profesorowi dziękuję, Krzysztofie dziękuję. Pozwólcie Państwo, że odniosę się do wątku tych spotkań z pionierami, kiedy dziękuję raz jeszcze także za to, że przywołałeś postać małżeństwa profesorów Kołarzyków. Tak się składa, że proszę wybaczyć za osobisty wątek, że wśród kręcących się młodych studentów, wolontariuszy profesora Falkiewicza i profesora Kołarzyka, ja również się w tym wrocławskim środowisku znajdowałem. I to co pozostało w nas, to świadomość, że lekarz akademicki jest lekarzem, który nie tylko, dla którego chory jest najważniejszy, jest świętością, ale to jest także, który podejmuje wyzwania naukowe. I tutaj chciałbym pokłonić się Państwu, Polskiemu Towarzystwu Kardiologicznemu, za ogrom przedsięwzięć w ciągu minionych tych 60 lat dotyczących nie tylko kliniki najważniejszych chorych, szkolenia bardzo ważne, ale i nauki. Cała ta dziedzina z naszą sztandarowym okrętem flagowym kardiologią polską temu sprzyja, ale trzeba powiedzieć, że poprzez system dorocznych nagród promujemy młode środowiska, pokazujemy siłę polskiej kardiologii, siłę naukową i kardiochirurgii. Żeby jednak, myślę, zaspokoić Państwa odpowiedź, gdzie jesteśmy w polskiej kardiochirurgii, powiem, skupiamy się głównie na dwóch obszarach. We wrodzonych wadach operujemy 2500 dzieci rocznie z wrodzonymi, złożonymi wadami serca. Pierwsza konstatacja, rośnie liczba wrodzonych wad, trudnych, złożonych, wynikająca także z faktu, że jesteśmy społeczeństwem, gdzie nie kończy się, tak jak w innych krajach, poprzez aborcję działanie nawet bardzo skomplikowanych, złożonych wad. I muszę Państwu powiedzieć, że wszystkie wady, nawet te najbardziej skomplikowane z hipoplazją lewego serca, są wykonywane w kraju, z czego jestem dumny, w imieniu także środowiska kardiochirurgów dziecięcych. Drugie wezwanie, to jest wezwanie nie tylko kardiologii, słyszeliśmy o tym kardiochirurgii, ale całej medycyny, to są chorzy starsi. To wezwanie, proszę Państwa dziennikarzy, żeby nam towarzyszyło ciągle, jest wezwaniem, które łamie konwencje i budżety krajów bardzo rozwiniętych, daleko bardziej niż przed nami. Ja nikogo nie usprawiedliwiam, ale jeżeli w roku 2011-2015, pamiętam, byłem wtedy prezydentem Europejskiego Towarzystwa, kolega reprezentujący Katalonię, bogatą Katalonię, mówi, że nagle od 1 maja jest redukcja o 22%, a przecież Hiszpania w zakresie ochrony zdrowia i w tej prowincji, to nie muszę Państwu tłumaczyć, jakie to są skutki. Chory starszy, Bogu dzięki, że jest, ale wymaga nowych wyzwań, dużo więcej działań, także działań, które służą z jednej strony nowym technologiom i związanym kosztom. Przykład działania z naszego środowiska.
HR team. I tym chcę skończyć, bo myślę, że pięknym podsumowaniem z mojej strony będzie pokazanie, że wobec coraz trudniejszego chorego łączymy siły, zdolności w służeniu jemu i HR team to kardiolog, kardiochirurg, anestezjolog, ale i geriatra, ale i internista mądry, którego rola znacząco wzrasta, a to także lekarz, nefrolog. Wszystko po to, żeby żył lepiej, radośniej. I to nie jest slogan. Nasi pokolenie naszych dziadków, naszych ojców żyje w tym kraju długo, o czym świadczy fakt, że w roku ubiegłym 5100 naszych pacjentów operowanych miało powyżej 75 roku życia, a 1670 powyżej 80. Proszę Państwa, korzystam z okazji, żeby jubilatowi, trzeba bardzo uważać teraz na ten gender, niepotrzebnie aż tak bardzo, a więc z szacunkiem złożyć najlepsze życzenia, żeby się rozwijał, żeby ciągle był świeży, aktywny i żeby łączył, co z dumą podkreślało wielu moich wybitnych prezesów po tej stronie i wybitnych kolegów po tej. Dziękuję Państwu. Proszę bardzo. Dzień dobry, Olga Tymanowska, Medical Tribune. Ja mam dwa pytania. Najpierw chciałabym się odnieść do kwestii, o której mówił Pan Profesor Opolski, czyli o tym do badania, które planowane jest w Pułtusku. Czy to wyglądać tak jak to Framingham Heart Study? Czy to jest właśnie inspiracja do tego? Jakie są kulisy tego badania i kiedy będziemy znali pierwsze wyniki? I to jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest takie. Jeśli dobrze zrozumiałam, mówiliśmy o potrzebie współpracy kardiologów ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, internistów. Czy również myślimy o tym, żeby taką współpracę pogłębić ze specjalistami innych dziedzin? Bo jak się domyślam, pacjent kardiologiczny wymaga takiej współpracy, opieki wielodyscyplinarnej. Czy są konkretne pomysły, jak taką współpracę z lekarzami, nawet tak pozornie odległych dziedzin, jak dermatolodzy, pogłębić? Dziękuję. Może odpowiem na to pierwsze pytanie. To jest założeniem tej polskiej Ferrari jest taki projekt wieloletni, który ma zmienić życie w Pułtusku. Planujemy interwencje od najmłodszego pokolenia poprzez osoby starsze i ten projekt ma dotyczyć zarówno prewencji pierwotnej, jak i prewencji wtórnej. Nie jest to protokół badania, natomiast są pewne założenia interwencji w tym niedużym mieście, tak jak powiedziałam, wielopoziomowej. No, jeżeli będziemy mogli rozpocząć ten projekt w tym roku, to myślę, że o pierwszych rezultatach będziemy mogli mówić za 5 lat, nie wcześniej. To są działania, które po wielu latach dają rezultaty, ale myślę, że zmiana nawyków, inny tryb życia, pewne akcje edukacyjne, no, będą przynosiły plony stosunkowo szybko. Ja odpowiem na drugie pytanie. Pani pytanie osadzone jest w realiach dnia codziennego i tego, co nas czeka. Gdyby ktoś mi zadał pytanie, jakie będzie jedno z ważniejszych wyzwań dla Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i dla nas kardiologów, to bez wątpienia powiedziałbym, że problem poradzenia sobie z pacjentami w podeszłym wieku, którzy trafiają oczywiście do nas ze schorzeniem kardiologicznym, chcą od naszej pomocy, ale my widząc tego pacjenta, który ma 80-90 lat i ma kilkanaście schorzeń współistniejących, ma kilkanaście leków, które przyjmuje z innych powodów, wielokrotnie są to leki niekardiologiczne, które mogą wchodzić w złe interakcje i przy korzystaniu ze standardów, o których też tutaj była mowa, ci pacjenci, którymi my się na co dzień zajmujemy, na dzień dzisiejszy w kardiologii, to są tak naprawdę pacjenci z kryterium wykluczenia z tych wszystkich badań, które budowały nam standardy. I rolą dobrego kardiologa jest zastanowić się na dzień dzisiejszy, jak nie zaszkodzić temu pacjentowi. To się też przekłada na edukację przyszłych pokoleń kardiologicznych. Bowiem, jeżeli tylko i wyłącznie będziemy szkolić kardiologów w kontekście fantastycznego załatwiania interwencyjnego i zachowawczego tych najczęściej występujących schorzeń sercowo-naczyniowych, to mimo
dobrej woli i niezwrócenia uwagi na to, że pacjent ma chore płuca, chore wątrobę, chore nerki, ma cukrzycę, możemy popełniać błędy. Oczywiście wtedy usprawiedliwiając swoje niepowodzenia historią naturalną tych kilku, kilkunastu chorób, które ten pacjent sobie ma. Jak sobie z tym radziliśmy? Myślę, że byliśmy pierwszym środowiskiem medycznym w naszym kraju, które bardzo mocno ten problem postrzegało i zapraszaliśmy, organizując po kilkanaście sesji na naszych międzynarodowych kongresach, zapraszaliśmy prezesów innych towarzystw. I to są fakty. Szereg przypadków wspólnie omawianych dla dobra naszego pacjenta. Kolejna bardzo istotna inicjatywa. No, wprowadzane są nowe cząsteczki, czy to leki przeciwkrzepliwe, leki przeciwpłytkowe i szereg innych leków. Perspektywa spojrzenia neurologa, hematologa, kardiologa, internisty, no, w różnych aspektach może być odmienna, ale udało nam się przez te lata wypracowywać wspólne dokumenty, które następnie propagowane są do wszystkich lekarzy w naszym kraju, tak żebyśmy zaczęli rozmawiać jednym językiem. Chciałbym też jeszcze do tego, jeśli można coś dorzucić, dobrze skończyłeś tym językiem, ja chciałem o wieży Babel wspomnieć, dlatego że my musimy odbudować w pewnym sensie, ale w innym kształcie internę. Kiedyś interna załatwiała te wszystkie interdyscyplinarne problemy. Dzisiaj musimy sięgać do poszczególnych specjalistów i łączyć ich w zależności od problemu klinicznego, ale tam siedzi na przykład kardionefrolog, pan profesor Pasierski, sekretarz zarządu KTK wtedy, kiedy myśmy pracowali. Pan profesor Opolski zajmuje się kardioonkologią, czyli mówiąc krótko, te nici się nawiązują, czasami trudniej, czasami łatwiej, ale my widzimy ten problem i niewątpliwie PTK tutaj w tym obszarze działa coraz efektywniej. Zresztą wszyscy tutaj siedzący na sali są z wykształcenia również internistami. Także nie ma co nas przekonywać. Dobry kardiolog to dobry internista. Jeszcze jedno słowo, no, bo pani poruszyła, ja już nie będę nawiązywał do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo to jest przyszłość polskiej medycyny, opieki medycznej w Polsce i lekarze rodzinni. Ja tylko sobie odnieść się do tak zwanych seniorów, czy ludzi w podeszłym wieku. Proszę Państwa, my wszyscy tu siedzący jesteśmy geriatrami. Tak, skończmy z tym mówieniem, że my musimy szkolić geriatrów. Proszę bardzo, jeżeli są na to pieniądze i są ochotnicy, na Mazowszu działa 14 geriatrów, na 38 zarejestrowanych. Skończmy z tym, dajmy pieniądze lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzom rodzinnym, którzy są naprawdę, naprawdę doświadczonymi, często świetnymi fachowcami, którzy biorą udział w kursach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a my jesteśmy geriatrami. Kardiolog, geriatra, to jestem ja, profesor Tendera i wszyscy tu siedzący. Przestańmy, my się musimy znać na leczeniu starych ludzi, bo to jest nasza przyszłość i teraźniejszość. Szanowni Państwo, jeśli nie ma pytań, chciałem w imieniu swoim i wszystkich osób reprezentujących Polskie Towarzystwo Kardiologiczne podziękować Państwu za udział, za dyskusję. Był to pierwszy element uhonorowania i czczenia 60-lecia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.